Przede wszystkim się na temat tego, że Zlatan Ibrahimowicz wraca do reprezentacji Szwecji. Czy to jest dobra decyzja? A przecież Polska zmierzy się ze Szwecją już za chwilę, no i będzie właśnie wielki pojedynek tutaj snajperów Lewandowski Kotra Zlatan. No właśnie, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Jestem też ciekaw waszych opinii, co na ten temat sądzicie. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry, do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, Zlatan otrzymał powołanie do reprezentacji Szwecji praktycznie po kilku latach przerwy. No, to był taki rozbrat, który miał miejsce w 2016 roku, czyli na dobrą sprawę wracę, po pięciu latach do reprezentacji Szwecji. Ja Powiem w ten sposób, dla mnie było śmieszne, jakby tutaj to, że selekcjoner reprezentacji Szwecji zrezygnował właśnie z Latana, bo to nie jest kwestia wieku, wiadomo, że on daje jakoś. Znaczy, moim zdaniem, takimi decyzjami tak naprawdę selekcjonerzy ośmieszają się, tak? Bo jeżeli teraz występuje dobrze, w Milanie to znaczy, że trzeba po prostu go powołać, a co wcześniej po prostu to grał e, e, gorzej, gorzej się prezentował. A może Milan jest tak słaby, że Zatam e, dobrze się prezentuje, tak? Natomiast ja bym, tak mówię, e, do momentu, do którego po prostu Zatam mógłby pomóc reprezentacji Szwecji, ja bym cały czas na niego stawiał. A to jest rzecz oczywista, chyba że tam są jakieś po prostu konflikty personalne, jakieś kwestie indywidualności, charakterologiczne. Natomiast wiadomo, że Zlatan w ostatnimi czasy dobrze się prezentuje, jeśli chodzi o serię, A, jeśli chodzi o Milan, tylko jest zawodnikiem no nie najmłodszym, tak on ma 39 lat. Kto wie, czy to nie będzie ostatni sezon w jego wykonaniu. Natomiast rzeczywiście ma pomoc tej reprezentacji Szwecji, no i będzie przecież mecz tutaj Szwecja kontra Polska, będzie pojedynek tutaj Tytanów, a więc Roberta Lewandowskiego i Zlatana. No, Zlatan, Tytan może w sensie historycznym, bo teraz nie śrubuje takich rekordów, chociaż ja muszę powiedzieć, że on fajnie się porusza po boisku, bo mądrze, tak. Eee, ja miałem pewne wątpliwości, jaką przychodzi do seriaczą, kondycyjnie, fizycznie da radę w tym wieku. On po prostu głupio nie biega, tak, więc potrafi się dobrze poruszać po, boi po boisku. Nie wiem akurat, czy to jest jakby niezbędną rzeczą, jeśli chodzi o reprezentację yy, Szwecji, bo jednak tutaj rzeczywiście by trzeba dać się z wątroby. Eee, a tutaj może być problem, jeśli chodzi właśnie o Zlatana, tak, no bo jednak fizycznie, yy, kondycyjnie to nie wygląda najlepiej. On jest statyczny jest, jak się popatrzy na niego na Milan. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób. Milan nie. Yy, yy, Dziesiąt nie gra jakiegoś fenomenalnego futbolu, tylko Milan jest tak słaby, że przyjście po prostu jego sprawiło, że dobrze się prezentuje. Tak w tym Milanie, ale to jest po prostu jakby kwestia tego, że Mila się kiepsko prezentuje. Tak, no to nie wiem, na takie zasadzie jakby Robert Lewandowski przyszedł w wieku 37 czy 38 lat do polskiej ekstraklasy, to wiadomo, że dalej by brylował, więc żadna tutaj rewelacja. Natomiast tam też może być kwestia jakby mentalu, tak, że potrzebowali takiego lidera na boisku, jeśli chodzi o Zlatana, że inni wpatrzeni są, gdzieś po prostu tutaj spaja całą tą drużynę. Nie wiem, czy tak będzie konkretnie w przypadku reprezentacji e, Szwecji. tak, Natomiast ja bym w życiu nie, nie rezygnował, bo dzisiaj to jest śmieszne, po prostu tak się mówi patrzy się na metrykę zawodnika. Zresztą przecież ostatnio pojawiła się informacja, że agent piłkarski e, Cristiano Ronaldo e, proponował go Realowi, także wrócił właśnie do Realu Madryt, to oficjalna informacja, że po, że po prostu. Aby wrócił do Ralu, no, kluby raczej nie chcę po prostu go pozyskać albo, pozyskać, albo nie, nie stać, praktycznie na przyjście Cristiano Ronaldo. Natomiast, no, to nie, nie te czasy, tak. Znaczy, inna, inna sprawa to jest piłka klubowa, inna sprawa to jest praktycznie reprezentacja. Więc tutaj zobaczymy, czy Zlatan pomoże tej reprezentacji, czy też nie. Moim zdaniem, pomoże, tak. Mimo wszystko, może tutaj pomóc. Może być problem, jeśli chodzi o właśnie o tą kwestię fizyczną, tak. Natomiast, chyba, że tam są jakieś kłótki personalne, tak? To jest zupełnie inna sytuacja. No ale tak to właśnie wyglądało. Zresztą ta reprezentacja Szwecji bez Zlatana, ona raczej dobrze sobie radziła, tak? Dobrze się prezentowała. To też nie jest tak, że tylko Zlatana, jak Zlatana nie będzie, to oni będą kiepsko grać. Natomiast, no, nie mają aż tyle bogactwa, jeśli chodzi o piłkarzy, więc Zlatan rzeczywiście może to być niezbędnym zawodnikiem, tak? Nie mogą sobie, no, pozwolić na to. Eee, moim zdaniem już to wcześniej powinno mieć miejsce, tak? Żeby właśnie Zlatan nie występował, chyba że oni się tam pokłócili. I to była umowa dżentelmeńska, że selekcjoner go nie będzie powoływał, a Zlatan po prostu powiedział, że nie będzie występował w reprezentacji, tak? Nie, nie znamy tutaj kulisów te, jakby tego, tej kulisów tej sprawy. No ja jako piłkarz bym w życiu nie zrezygnował z gry w reprezentacji, chyba żeby nie dostawał powołania, nic by na to nie wpłynęło. Chociaż wiadomo, że Zlatan jest krewkim zawodnikiem, więc tutaj mogą być różne okoliczności. Zobaczymy, tak powiem, poje, poje, pojedynek będzie Tytanów, a więc Zlatan kontra Robert Lewandowski, a to Robert go zleje, tak, Zlatana nie ma co się oszukiwać, zlatan raczej po prostu nie zrobi jakiejś tej furory, yy, tak, zresztą będzie grał przeciwko zawodnikom, czy chociażby obrońcom, którzy na co dzień występują w Serie A, więc yy, tutaj czy Glik, czy po prostu Bereszyński będą zdawać sobie sprawę, jak gra, yy, jak tutaj właśnie gra Zlatan i powinni go zatrzymać. Czy Wojtek szczęsny, e, także po prostu nie jest takiś problem. Natomiast wiadomo, że Zlatan przedłuży teraz kontrakt z Milanem. E, tak wydawało się, że to już będzie po prostu koniec kariery piłkarskiej. A tutaj jest odrodzenie. Nie wiem, czy potrwa jeszcze po prostu jego ta kariera klubowa. Może będzie właśnie odświeża ten kontrakt co pół roku natomiast to, to źle świadczy o Milanie tak, że on w tym wieku występuje, że Milan powinien bazować na młodych zawodnikach, jakichś po prostu mega gwiazdach, a nie, że przychodzi po prostu zawodnik w tym wieku i on bryluje w Milanie, to bardzo źle świadczy jako o drużynie, no z całym szacunkiem, z umiejętności i tak dalej, ale tego się nie oszuka tak, jakby w tym, w tym wieku i kwestia po prostu poruszenia, rozumiem tak, że on dobrze za, zarządza tym po prostu jakby tutaj swoją energię na boisku no, ale to, to źle świadczy, tak samo jak jeżeli on przychodzi i spaja mentalnie tą drużynę, to też świadczy po prostu źle o, tą drużynę, o tej drużynie tak, gdzie jest to moral, gdzie jest ego praktycznie tej drużyny, w sensie m, takim pozytywnym, tak, ego piłkarskie. Piszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, czy z strzeli Polsce Gore jestem ciekawy, wasze opinie, co wy na ten temat sądzicie. Czy tutaj Robert Lewandowski pokona reprezentację Hi Hiszpanii, tak, Szwecji oczywiście. No i zobaczymy, tak, jak tutaj, jaki będzie pomysł też selekcjonera, jeśli chodzi o reprezentację Szwecji, bo on go powołał, to nie znaczy, że jeszcze go wystawi w pierwszym składzie, być może ma przyjść zrobić atmosferę w szatni, a wcale nie zagra od pierwszej do ostatniej minuty. Kolejna kwestia też jest taka, czy on nie będzie miał jakiejś kontuzji, problemu zdrowotnego, i wtedy możemy go nie zobaczyć w tym meczu z właśnie Polska kontra Szwecja, tak? Nie. zobaczymy, pojawia się tutaj wiele znaków zapytania, jeśli chodzi o Zlatana. Ja jestem zwolennikiem tej Zlatana, fajnie się oglądały te mecze, jak on występował. I dla mnie to było trochę dziwne, tak, żeby po prostu. No jak, jeżeli 5 lat temu ostatni raz występował w reprezentacji, a ma teraz 39 lat, to ty miał 34 lata, to spokojnie jeszcze mógł grać 34, 35, 36 lat, tak? Rozumiem, jakbym podziękowano w wieku 36 lat. No, natomiast 5 lat temu podziękowano mu, już nie, nie róbmy też po prostu tak, że on teraz ma drugą młodość przeżywa. Bez przesady. Dobrze się prezentuje, no ale nie oszuka się po prostu tych parametrów, tak? No to nie jest tak, że nagle robi furorę. Jak gdyby na przykład grał w Stanach Zjednoczonych, to znaczy, że co, selekcjoner go reprezentacji Szwecji by nie powołał. No to jest kompromitacja dla mnie, po prostu jakby tutaj, jakby tej pracy trenerskiej, tak? Czy pod wpływem opinii publicznej, bo gra dobrze się prezentuje w Milanie, to musi go powołać, bo inaczej byłaby krytyka społeczna, że dlaczego nie kupował tego zawodnika. W każdym razie to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za ja słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, zostawcie suba. Napiszcie w komentarzu co na ten temat, co widzicie. Trzymać się. Cześć.